Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na największy gabarytowy odcinek premier w historii. Słuchajcie, mam tu tyle pudeł, tyle nowości, które chcę wam pokazać, że nawet nie wiem, czy jestem w stanie się z tym wszystkim pomieścić. I ilościowo, i czasowo jedno takie pudło, które aż się boję otworzyć, a które dopiero co przyszło, więc zapowiada się mocno planszowo. Dla tych z was, którzy wybierają się na spodek, będzie na pewno to planszowy weekend, ale spokojnie. Ci z was, którzy się nie wybierają, zapraszam tym bardziej jutro w sobotę 17 września na On Table, bo będziecie mogli ten spodek odwiedzić razem z redaktorami Board News, którzy oprowadzą was po tym konwencie, odwiedzą każde stoisko, pokażą, co nowego wydawcy naszykowali, a wy na żywo będziecie mogli zapytać i podejrzeć, co tam będzie wam się podobało. Może się skusicie jeszcze, pojedziecie, a nawet jeśli nie, to koniecznie wpadajcie 9:40 sobota na naszego live'a, natomiast ja za chwilkę zacznę wyciągać te wszystkie pudła. Dzisiaj będzie sporo dungeon crawlerów i takich z prawdziwego zdarzenia z dużymi pudłami i wielkimi figurkami, ale żeby nie było, będzie też coś lżejszego, czyli papierowe, coś zręcznościowego z różnymi możliwościami rzutu i coś dla dzieci, których bynajmniej po tych podziemiach nie trzeba będzie prowadzić za rączkę. Gdyby was to wszystko jakoś tak zestresowało, to mam też grę terapeutyczną, która pozwoli wam uwolnić emocje i żeby nie było, że tylko dungeon crawlery i figurki, to mam też europropozycje, nawet nie jedno, tylko kilka pudełek, które wam pokażę. I to jeszcze nie wszystko, bo mówię wam, że jest tego naprawdę sporo. Sami zobaczcie co i koniecznie oglądajcie do końca, bo w kąciku gadżet też jest całkiem spory projekt, więc zaczynam już, bo uwierzcie mi, będzie tutaj się dzisiaj naprawdę sporo działo. Jak wam się spodoba, zostawcie kciuki w górę. Do komentarzy was nie muszę jakoś specjalnie zachęcać, bo zawsze jest ich dużo, więc bardzo serdecznie dziękuję za to, ale nie przestawajcie, bo to jest strasznie miłe i motywujące, więc czekam na waszą aktywność, a teraz już zaczynamy premiery. Nie każde podziemia, nie każde lochy muszą być ciężkie i z kamienia, mogą być z papieru i mi z tych papierowych został właśnie papier, czyli właśnie tytułowe papierowe podziemia, które wam za chwilkę pokażę. Jest tu wykreślanka, pierwsza wykreślanka od wydawnictwa Lucky Duck Games, gdzie właśnie prowadząc sobie cztery bohaterów będziemy owe papierowe podziemia, czyli ten labiryncik tutaj przemierzać, żeby ubijać potworki, zabijać bossy, nie wpadać w pułapki, zbierać eliksiry, aby przeżyć różne klejnoty i starać się z tego wszystkiego zebrać jak najwięcej punkcików zwycięstwa. Jak to wygląda? W dużym skrócie zerknijcie sobie na mój stół. Mnie się spodobało i to bardzo. Papierowe podziemia to wykreślanka dla od 1 do 8 graczy. Co skrywa pudełko? Instrukcja, a w niej znajdziemy całkiem sporo tekstu, więc będzie co czytać. Mamy też trochę grafik. Dokładnie do lektury 16 stron. Co jeszcze skrywają podziemia? Po 12 kart podziemi i bossów i po 16 kart misji, mocy i celu. Do tego 6 kości, 8 ołówków po jednym dla każdego gracza, no i papierowe podziemia. No to chodźcie w te lochy, tylko bez pochodni, bo to wszystko z papieru, więc spłonie. Gramy sobie 8 rund, które zaznaczamy na górze, a na koniec każdego z 3 sezonów czeka jeden boss. Jaki? Jakiś straszny losujemy sobie po jednej karcie z każdego poziomu i to właśnie 3 bossów, z którymi w tej rozgrywce będziemy walczyć. I lepiej dobrze się przygotować, bo jeśli stchórzymy i nie podejmiemy walki, to czeka na nas kara w postaci minusowych punktów. To, gdzie skryli się ów bossowie w lochach, pokażą nam karty podziemi. Mamy ich całkiem spory wybór i jeszcze będziemy dorysowywać różne ścianki. Każdy z graczy dostaje po 2 karty celu oraz mocy i wybiera po jednej z nich na rozgrywkę. Na stole wykładamy 3 karty misji, a gracz, który je wykona, zyska za każdą 4 punkty zwycięstwa. A zatem na początku każdej rundy rzucamy wszystkimi 6 kośćmi, każdy z graczy wybiera sobie 3 wyniki i jeśli trafi nam się koniczynka, to jest to joker, który zastąpi nam, co chcemy. Symbol trupiej czaszki zabiera każdemu z bohaterów życie, co oznaczamy na swoim arkuszu. Budki pozwolą nam przemieścić się w tym wypadku o 3 pola po naszych lochach. A symbole profesji, jak choćby mak czy łotr, pozwolą nam podnieść ich poziomy. Poszczególne poziomy profesji potrzebne są, aby pokonywać wrogów rozsianych po lochach. Dodatkowo podnosząc poziomy profesji zyskujemy również punkty zwycięstwa. Swoją wędrówkę rozpoczynacie w jednej z 6 bram u dołu lochów i pniecie się do góry, starając pokonywać potwory, zdobywać się skarby, nie wpadać w pułapki i nie unikać bossów.
Kiedy kończy się sezon, a wam udało się dotrzeć do miejsca w lochach, gdzie schował się boss, rozpatrujemy z nim walkę. Porównujemy poziom waszych profesji w stosunku do jego siły i gromadzimy ewentualne punkty zwycięstwa, a także przydzielamy sobie rany. I tak właśnie, przechadzając się po owych papierowych podziemiach, walczymy z potworami, zbieramy mikstury przedłużające nam życie, klejnoty, unikamy pułapek i walczymy z bossami, aby zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Po trzecim sezonie podliczamy je i wygra ten, kto ma ich najwięcej. Mówiłam, że będzie dużo lochów, podziemi, potworów, więc sami zobaczcie pewną masywną planszówkę masywnego dungeon crawlera, o którym de facto już wam opowiadałam, ale przyszedł mój egzemplarz, więc mogę sobie trochę z tego piekła pouciekać. Do tego jeszcze mam ten zestaw. O Massive Darkness drugiej edycji w polskiej wersji językowej, która niebawem i na waszych stołach zagości, bo już się zbliża, taka masywna właśnie jak widzicie, opowiadałam, odsyłam do materiału, tutaj tylko chwalę się, że ja sobie mogę zasiadać i wybierać bohaterów i bardzo mi się podoba, że każdy jest inny, każdy ma swoje planszetki, każdy ma swoje mechaniki, więc z wielką przyjemnością do tych lochów podziemi zejdę, aby ubijać tam potwory, a właściwie uciekać z tego piekła, nie piekiełka. Wspomniałam wam na początku, że w lochy można również wybrać się z młodszymi graczami, takimi nawet od 6 lat i oni sobie tam spokojnie poradzą, bo cała ta planszówka, Dungeon Crawler tak naprawdę, została stworzona, zilustrowana przez córkę autora, przez okiem dziecka tak naprawdę. Cora Quest jest przykładem tego, jak dzieciaki mogą widzieć potwory, bo będą tu również potwory od różnych pająków, węży, czy też gremlinów i goblinów, które będziemy ubijać, które będą nas atakować przez bohaterów, którzy będą owe lochy przemierzać. Jak to działa wszystko w Corze Quest i czy zechcecie jako gracze dojrzali usiąść sobie ze swoimi młodszymi pociechami i zagrać w tym labiryncie, poszukać skarbów, przejść historię, poznać ją i spróbować przetrwać. Zobaczcie na mój stół. Wasza przygoda w grę Cora Quest może być krótka bądź też długa i w zależności od tego wyboru będziemy dobierać inną ilość kart lochów. Do każdego ze stosów dodamy również karty fabularne, które po odkryciu przeprowadzą nas przez przygodę, czyli innymi słowy czytamy poszczególne wątki historii, która łączy się w całą przygodę. Zacznijmy od wyboru bohatera czy też bohaterki. Starsi gracze mogą wybrać ich nawet kilka, a młodsi na przykład taką Kicię uzdrowicielkę. Kartę kładziemy przed sobą, dobieramy sobie tarczkę, na której oznaczymy poziom życia naszego bohatera, w tym wypadku 6. Tutaj mamy poziom ruchu, no i trzeba jeszcze dobrać broń. Bronią naszej Kici uzdrowicielki jest kot obronny, trzeba go znaleźć. Może kot to nie przedmiot, ale ostre pazury ma, więc zdecydowanie przyda się jako broń. Natomiast stent naszej postaci umieszczamy na startowym kafelku, czyli wejściu do lochów. Co to za wyprawa do lochów bez potworów? W każdej przygodzie mamy wskazane, jakich możemy potworów się spodziewać. Mogą być to orki, gobliny, gremliny, pająki, a nawet dziki wąż. I taki zestaw kart właśnie dobieramy, a następnie przyporządkowujemy odpowiednie stędy. Rozgrywkę rozpoczynamy od fazy bohaterów, a jakże? No i cóż w swojej fazie bohaterowie mogą uczynić? Dwie akcje główne, takie jak ruch, przeszukanie, mogą wymienić się przedmiotami z innym bohaterem, jeśli któryś będzie wymagał ocucenia, to go właśnie ocucić bądź zaatakować, ale co istotne, mogą wykonać dowolną liczbę akcji szybkich, takich jak odsłonięcie karty lochów. Polega to na niczym innym jak sięgnięciu po nową kartę stali i dołożeniu tego kafelka do kafla, na którym się stoi. No i tutaj, jak widzicie, mogą pojawić się symbole potworów, a zatem dobieramy odpowiednie potworki i umieszczamy w odpowiednich miejscach, jak w tym wypadku gremliny i goblin. Gremliny dysponują bronią zasięgową, goblin zaś ciosa z bliska i podczas ataku będzie rzucał dwoma kośćmi, ale do fazy wrogów jeszcze dojdziemy. No cóż, nasza dzielna Kicia uzdrowicielka może spróbować zaatakować goblina przy użyciu swojego kota obronnego, który to pozwoli jej rzucić białą kością. Dodatkowo rzuca ona kością czerwoną, a więc jeśli uzyska sukcesy, to być może uda jej się zadać dwa wymagane obrażenia, aby goblina sprzątnąć.
Jeśli bohater spudłuje, odwraca swoją kartę na stronę zdeterminowaną, ale jeśli zdecyduje się na przykład na użycie swojej specjalnej zdolności, to wówczas swój znacznik z podobizną umieszcza na drugim polu na planszy i dopóki ten żeton przesuwany w fazie odliczania nie zejdzie z tej planszetki, nie będzie mógł specjalnej zdolności używać. Kiedy bohaterowie rozegrają swoje fazy, przechodzimy do fazy wrogów, w ramach której wrogowie wykonują dwie akcje, czyli przemieszczają się i atakują, o ile znajdują się na planszy i mają w zasięgu jakiegoś bohatera. To w jaki sposób się zachowają, czyli o jaką ilość pól się przemieszczą oraz jakimi kostkami będą rzucać w trakcie ataku, zawsze wskazuje ich karta. Dodam tylko, że mają również swoją wredną stronę. No i gdyby w wyniku ewentualnych ataków życie naszego bohatera spadło do poziomu 0, to przyda się inny bohater, który będzie musiał go ocucić. Ostatnią fazą jest faza odliczania, w ramach której będziemy przesuwać znaczniki bohaterów, a także znacznik zagrożenia. Bohaterowie, którzy skorzystali ze swojej specjalnej zdolności i opuszczą tą planszetkę, będą mogli z niej w nowej rundzie skorzystać. Natomiast jeśli znacznik zagrożenia opuści planszę, to wówczas na mapie we wszystkich miejscach z pajęczynami będziemy musieli dołożyć pająki, które będą atakować nas w fazie wrogów, o ile ich wcześniej nie zabijemy. Ale lochy to jednak nie tylko potwory i pajęczyny. Możemy znaleźć tutaj również i skarby. Jeśli akurat znajdujemy się po sąsiedzku takiej skrzyni, to możemy wykonać akcję przeszukania i dobrać sobie kartę, a w niej na przykład jakiś cenny przedmiot typu skórzana zbroja. Tylko uwaga, bo tutaj mogą znaleźć się również pułapki. Kolejne rundy rozgrywamy analogicznie, a każda z przygód ma ściśle określone warunki wygranej oraz końca gry, które opisane są w księdze przygody. A zatem za każdym razem wydarzy się coś innego. Teraz właściwie powinnam zaśpiewać piosenkę, ale ponieważ nie jestem dobra w śpiewaniu, to nie będę was katować, więc niech sama gra zaśpiewa, bo to w stronę słońca. Tak, tak, tak. Najpierw wam pokazywałam tę wersję angielską, ale już jest, przynajmniej ja mam, a wy za chwilę będziecie mieli tę polską wersję wykreślaneczki, bardzo fajnej, bardzo przyjemnej, która pozwala nam wrysowywać w nasze plansze różne kombinacje galaktyk, zabijać tam obcych, starać się dotrzeć do planet szybciej niż nasi współgracze, aby zdobywać punkty i naprawdę świetnie to tutaj działa, więc trochę w ramach przypomnienia. Niebawem wykreślanka w stronę słońca trafi na wasze stoły, a wy sobie zerknijcie jeszcze raz dla przypomnienia, tak na szybciutko, jak to działa i jak wygląda. Umówmy się, każda wyprawa w podziemia wiąże się z pewnym ryzykiem, nawet jeśli jesteśmy bohaterami, ale powiem wam szczerze, że nigdy nie spodziewałam się, że będę musiała rzucać kostką spod nogi, z łokcia, czy gdzieś tam pstrykać albo pluć w nią, a tu proszę, tego rodzaju wyzwania przed graczami, bo tak naprawdę na stole nie leżą nasze lochy i podziemia, tylko tarcza, w którą na przeróżne sposoby mamy trafiać kostkami i to najlepiej do celu, nie do dziurki, bo jeśli trafimy w tę dziurkę, to wtedy, no niestety, ale mamy pudło, czyli nie zadamy obrażeń i to jest źle, tylko najbliżej wartości, właściwie wcale nie środka, tylko tych z szóstką, choć bliżej środka to też znaczy dużo. Ta plansza, tarcza będzie nam wyznaczała, ile ran zadamy, ale o tym posłuchacie i zobaczycie sobie, jak wyglądają wojownicy podziemi w drugiej edycji, którzy niebawem i na waszych stołach. Tytułowych wojowników podziemi w grze Wojownicy Podziemi, druga edycja, mamy naprawdę wielu, każdy z innymi specjalnymi zdolnościami. I tak naprawdę łącznie wybieramy sobie spośród 8 postaci. Każda posiada inną zdolność, jak widzisz czerwoną, zieloną i niebieską, którą aktywuje zgodnie z kością, jaką wybierze do rzutu. Rzutu na taką oto tarczę, bo na środku stołu wcale nie znajdą się podziemia, tylko właśnie tarcza z przeróżnymi cyferkami i w zależności gdzie nasza kosteczka spadnie, oby tylko nie w tę dziurę, tyle będziemy mogli zadać ran. No i jeszcze istotne będzie, czy akurat uzyskamy wynik z oczkiem, który aktywuje specjalną zdolność naszej postaci zgodnie z kolorem użytej kostki.
No ale co z tymi lochami? Spokojnie, są i karty, które będą wyznaczały nam ścieżkę. Na początku każdej rundy sięgamy po dwie i gracz wiodący decyduje, którą z tych kart wybieramy. Ona zdeterminuje nam rodzaj rzutu, jaki będziemy wykonywać. Tu na przykład tyłem do stołu, czyli tak trochę na ślepo, a tu gdzieś tam spod blatu. Mamy tutaj też symbole kramików, jeśli odwiedzimy łącznie w naszych lochach kart, które mają 10 takich symboli, no to czas na zakupy, czyli możliwość sięgnięcia po różnego rodzaju przedmioty, jak choćby ta plujka, której użycie będzie wymagało, no właśnie, dmuchnięcia, lub też noże do rzucania, którymi rzucamy z małych paluszków. I oczywiście rzucać będziemy kośćmi, a nie nożami. Kiedy natomiast odwiedzimy trzy kramiki, czyli po zakończeniu trzeciej fazy zakupów w całej rozgrywce, to będziemy mogli przejść do batalii z wielkim złym. I tych wielkich złych jest więcej do wyboru i tu już nie ma przelewek. Nasi wojownicy w podziemiach mogą spotkać też takie pomniejsze potwory, jak chociażby taka bumba, czyli potwór pierwszego poziomu, który ma tylko dwa życia, a którego, żeby zaatakować, należy w specjalny sposób, czyli z dala od stołu, odbierzemy wówczas nagrodę, a gdyby on atakował, to zabierze nam jedno życie, może też być kubuś piąchatek, też niewiele silniejszy, z taką samą nagrodą i tu już pstrykamy kostkę z ręki, ale może trafić się matka smoków, tu już wiecie, jest cięższy orzek do zgryzienia i takie właśnie plucie, ale nagroda zacna. No chyba, że nas zaatakuje, to będzie bolesne. Przystępując do walki, więc aktywny bohater wybiera jedną z tych trzech kolorowych, niewybranych wcześniej przez innego gracza kości, starając się dopasować ją jak najlepiej do zdolności swojej postaci. No i rzuca. I rzuca tak, aby najpierw odbiła się od stołu, a potem wylądowała na naszej tarczy planszy. Jak wiecie, wszystko co dobre szybko się kończy, a zatem gdyby zabrakło tych kolorowych kości, no to gracz jeszcze może wziąć białą, jeśli jest ona w skrzyni. Ale aktywny gracz może jeszcze spróbować odzyskać kolorowe kości i wówczas zabiera je z planszy, czy gdzie tam wylądowały. Natomiast wszyscy gracze będą musieli zadać sobie tyle ran, ile zadałby akurat atakowany potwór, więc w wypadku tego czerwonego kapturka na szczęście tylko jedną. Jeżeli aktywny gracz okazał się fajtłapą i nie pokonał potwora, to przechodzimy do kolejnego bohatera, który wybierze kości, rzuci nią i spróbuje go zabić. Gdyby jednak udało pokonać się po czwarę, to drużyna może się cieszyć, świętować zwycięstwo i przechodzimy do fazy odpoczynku. Sami wiecie, że zwycięstwo to zawsze coś przyjemnego, bo pobiera się nagrodę widoczną na karcie potwora i taką nagrodę otrzymuje cała drużyna. Wkładamy więc odpowiednią ilość monet do skrzyni. Gdyby nasz dzielny wojownik podziemi został ogłuszony w walce, będzie musiał dobrać sobie żeton blizny i umieścić go na jednym z trzech pól, które odpowiada specjalnej zdolności. To po pierwsze zabiera mu punkty życia na torze i wprawdzie życie odzyskuje, ale też nie będzie mógł korzystać ze specjalnej zdolności przy danej kości. Skoro Spodkumowa, to premiera Spodkowa i kto nie pojechał, to ryzykuje, że nie dostanie w swoje ręce w jakiejś tam promocyjnej cenie ryzykantów, czyli duchowego następcę intrygantów, jak ja uwielbiam intrygantów. Ryzykanci to jakby taka przygodowa bardziej a la Indiana Jones wersja tej karcianki. Też Wam ją już pokazywałam, więc też de facto w premierach, więc tak naprawdę tutaj szybkie przypomnienie, żebyście rzucili oko okiem, bo jeśli jesteście na Spodku, to pewnie w ryzykantów gdzieś tam w swojej kieszeni macie. Zapowiadałam Wam już, że ten odcinek premier będzie na pewno najcięższy i największy, jeśli chodzi o gabaryty i myślę, że ten zestaw, który za chwilę zobaczycie, mimo że to nie żaden dungeon crawler, tylko potwierdzi tę wersję, bo to nie będzie jedna, nawet nie dwie, nie trzy, nie cztery, tylko pięć pudełek i do tego eurogry, ale naprawdę klimatycznej i takiej solidnie wypchanej
różnościami. Przede wszystkim w przypadku tej planszówki każdy z graczy, każdy z kupców, bo my tutaj w kupców się wcielamy, zresztą tytułowych, dostaje poza główną planszą do dyspozycji swoją planszę, na której różne rzeczy będą się działy w zależności od specjalizacji, a to różne miksturki będziemy starali się wykonywać, więc mamy inne gadżety i w inny sposób wykonujemy akcje, a to nie wiem, jesteśmy kowalem i swojego losu również i wybijamy sobie tam z kolorowych kostek różne narzędzia i bardzo mi się to podoba, natomiast do tego wszystkiego zachęcamy również, czy też zatrudniamy mieszkańców miasteczka, mamy główną planszę tam do tych naszych ryneczków, czyli do portów będą przybijać raz po raz stateczki, też wypełnione odpowiednimi jegomościami, których możemy pozyskać, więc wysyłamy sobie nasze mipelki na odpowiednie pola, staramy się realizować akcje, ale też zbirów nie zabraknie, więc robi się ciekawie. I żeby potwierdzić, że to wcale nie jest to jedno wielkie pudło, tylko więcej, to są jeszcze dodatki, jak widzicie. Proszę bardzo, taki oto zestaw. I słuchajcie, dzisiaj Wam pokazuję Zatokę Kupców, jak w sumie przedpremierową, jako przedpremierową nowość. Nie będę o niej dłużej opowiadała, bo troszkę mi to czasu zajmie, jak już sobie pogram w dodatki. To dajcie znać, czy macie ochotę zerknąć nieco dokładniej, pochylić się nieco mocniej nad tą planszówką, czy ona Was interesuje, bo wówczas pojawi się w oddzielnym materiale. Tymczasem tak to wygląda i tylko potwierdza, że dzisiaj naprawdę grubo, jeśli chodzi o gabaryty. Jeśli te lochy Was zestresowały, bo naprawdę dzisiaj ich całkiem sporo, to mam dla Was pewną terapeutyczną grę, która uwolni Wasze emocje, która pozwoli się poznać. Jest to gra, która zabierze nas też w kosmos i która tak naprawdę zalecana jest zarówno grupie znajomych, rodzinie, ale także stosowana na przykład przez terapeutów i opiera się poza planszą kosmosu, którą będziemy przemieszczać, rzucając kostką, wyrzucając wynik i przesuwając swoje pioneczki po pewnych kryształkach. Czasem można tam trafić na jakieś czarne dziury, bądź też komety, jak to w kosmosie, ale przede wszystkim będziemy odsłaniać karty i tam podejmować się wyzwań, odpowiadać na pytania, w zależności co na tych kartach jest, przede wszystkim zbierać kryształki w kolorach. I tak naprawdę w ten sposób starać się uwolnić swoje emocje. Jakiego rodzaju wyzwań czy pytań możecie się spodziewać? O, choćby takich. Czy masz tyle lat, na ile się czujesz? Albo jak myślisz, w ilu procentach kontrolujesz swoje życie? Z pozoru proste, prawda? Ale okazuje się, że jakbyście mieli już w trakcie gry, w grupie znajomych, przyjaciół, rodziny, odpowiadać na te pytania, to może zaczynać być nieco bardziej trudno, więc właśnie tutaj chodzi o te uwalnianie emocji i pewne otwarcie się na relacje z innymi ludźmi. A zatem tego rodzaju planszową terapię proponuję, mijamy się i tak w ramach ciekawostki Wam tę planszówkę pokazuję. Słuchajcie, jest tu ze mną jedno, chyba największe dzisiaj, a na pewno najcięższe pudło, nawet bym powiedziała, puszka Pandory, której boję się otworzyć. Zerkam sobie na nią, za chwilę zobaczycie. Dosłownie przyszła dzisiaj na świeżo, przed chwilą i aż sobie musiałam podłożyć pod to wielkie, właściwie to skrzynie, co w niej jest. Zaraz uchylę wieczka i pokażę Wam, cóż ta skrzynia skrywa. Natomiast nie będzie to łatwe, bo jest ona ogromna, ciężka, więc podłożyłam sobie jakąś matkę, żeby mi nie porysowała stołu. No obstawiajcie, jak sądzicie, cóż tutaj się może znaleźć oprócz jakichś wirusów? No mam nadzieję, że nie wypuszczę tutaj żadnego wąglika lub innych paskudztw. Natomiast już pakowanie mi się podoba, więc zobaczcie, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. To się nazywa planszówka, albo raczej paczka przybita o rety. Jakie to ciężkie. Down, 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 down. No i właśnie. I wy teraz nie będziecie widzieć. Natomiast myślę, że jak wyciągnę jedną z rzeczy, która się tutaj znajduje, bo nie jest tu tylko gra, to chyba jest całkiem sporo wirusów, aż się boję założyć, ale może jednak spróbuję. Nad tym będę pracowała, żebyście wy wiedzieli, jak na pomarańczowej planecie tym razem grać w Nemesis Lockdown i no, szykuje się naprawdę ciężki materiał.
Dzień dobry, kochani, ja jestem Zaku, a to jest kolejny warsztat. I tym razem zrobimy sobie coś większego, zrobimy sobie coś nie tylko dla graczy gier bitewnych, figurkowych, ponieważ zrobimy sobie Dice Towera. I jak widzicie, ten Dice Tower jest nieskończony, ponieważ będą to dwa filmy. Projekt jest, wydaje mi się, że na tyle duży, że spokojnie możemy to rozbić właśnie na dwie części, żebym po kolei dokładnie pokazał wam każdy szczegół, jak właśnie taki klimatyczny Dice Tower będzie powstawał. I tak jak widzimy, będę chciał stworzyć tego Dice Towera tak, żeby wyglądał jak taka jakaś stara, magiczna, zrujnowana troszkę wieża. Także, żeby stworzyć właśnie szkielet i bazę do tej naszej wieży, będę potrzebował pudełka od chipsów. I takie właśnie pudełko przymierzam na razie do zwykłej kartki papieru i odrysowuję sobie bazę. Ta baza właśnie posłuży mi za jakby tackę do kości, ponieważ te kości, które będą wypadały z tego Dice Towera, nie będą wypadały na stół, tylko właśnie na tackę. Zaznaczam też na kartce tak plus minus bryłę skały, ponieważ wymyśliłem sobie też, że w koło tego Dice Towera, w koło wieży będą jakieś skałki, jakieś schody i tak jak mam to odrysowane na kartce, to teraz samą bazę mogę przenieść na taki gruby, sztywny karton i następnie to wszystko wycinam. I teraz jak tą bazę mam odrysowaną, to biorę to, czego już używałem wiele, wiele razy do skałek i będzie to styropian XPS. Odrysowuję kształt tej skałki w koło wieży, która mnie interesuje. Wycinam to, wycinam także miejsce na tą moją wieżę, czyli na tą puszkę od chipsów i teraz mogę to wymodelować. Ostatnio pokazywałem wam, jak wykańczać skałki. No to teraz pokażę wam jeszcze jeden sposób, w jaki właśnie sposób można wykańczać skałki, żeby wyglądały fajnie i realistycznie. Robię bardzo dużo poziomych cięć nożykiem do tapet. A następnie, jeśli pamiętacie, jak rwałem właśnie palcami albo kombinerkami, to tutaj robimy to samo. Rwiemy palcem te właśnie nacięte skałki. I to nam stworzy właśnie taką bardzo fajną strukturę takiej skały warstwowej. Następnie wycinam fragment tej skały i z tego wyciętego fragmentu modeluję schody, klejam to z powrotem na swoje miejsce. Żeby te schody wystawały bardziej, to jeszcze wycinam mały kawałek tych schodów i też doklejam to do całości. Z samej puszki odcinamy metalowe denko, ponieważ wystaje ono trochę poza obrys naszego pudełka, naszej wieży i będzie nam przeszkadzało. Także odcinamy to denko i teraz całą tą puszkę razem z tym styropianem przymierzamy do podstawy. Jeśli wszystko nam pasuje, no to wtedy tą styropianową skałkę możemy do podstawy przykleić. Także kleję na gorąco. Ale żeby nasze kosteczki miały jeszcze po czym spadać, to z tego samego grubego kartonu wyciąłem kilka półkoli i wkleiłem je w środek tej tuby. I te półkola będą platformami właśnie dla naszych kości. Odrysowuję mniej więcej jakby wejście do wieży, czyli wyjście dla naszych kosteczek i wycinam je skalpelem. I teraz wewnętrzny kształt puszki odrysowuję też na styropianie XPS. Wycinam ten kawałek okręgu ze styropianu i modeluję schody. Musimy zrobić taki kształt, żeby właśnie kosteczki wypadały nam w stronę tego wyjścia, czy wejścia. I teraz możemy zrobić crash test, czyli wrzucamy parę razy kosteczki. Jeśli wszystko ładnie wypada, kosteczki się nie zatrzymują na tych schodach, to znaczy, że jest ok i możemy to tak zostawić. I teraz pomyślałem sobie jeszcze, że fajnie byłoby do takiej wieży dodać okno. Zamówiłem takie przeróżne gotyckie okna. To jest wycięte ze sklejki. Oszczędzamy przy tym bardzo, bardzo dużo czasu, bo po prostu bierzemy sobie taki gotowy model okna, wycinamy dziurę w naszym modelu, wklejamy takie okno i tyle. I teraz mogę wziąć się za przygotowywanie cegieł. Z tego samego styropianu XPS wycinam mniejsze, większe, grubsze, cieńsze paski. Te następnie tnę na kosteczki, czyli na różnej wielkości cegły, którymi będę właśnie obkładać mój model. I teraz jak zrobić, co zrobić, żeby takie cegiełki postarzyć? Biorę jakiś pojemnik, może to być pojemnik plastikowy, może to być słoik. Wsypuję tam te wycięte przeze mnie styropianowe cegiełki razem z małymi ogrodowymi kamieniami i następnie dokładnie wszystko potrząsam, dokładnie wszystko mieszam, nawet mogę mieszać to przez kilka minut. Takie kamienie, jeśli obijają się właśnie o te nasze styropianowe cegiełki, to po pierwsze je zaoblają, a po drugie mają taki właśnie taki bardziej naturalny wygląd kamienia. Okej, i jak przygotowałem sobie te moje cegiełki, to teraz czas je przykleić. I warstwa po warstwie, od dołu do góry, wszystkie cegiełki przyklejam klejem na gorąco.
od góry z tego samego kartonu, z którego wycinałem podstawę, wycinam taki pierścień na wspornik i od tego wycinam jeszcze taki mały okrąg, który posłuży mi za balkon. I z kartonowej tuby wyciąłem dwa takie pierścienie. Nałożyłem jeden na drugi i te pierścienie właśnie przykleiłem na górę, żeby stworzyć jakby troszeczkę inną strukturę niż ten kamień. I do tego będę teraz przyklejać drewniane legary. I teraz jak takie drewniane legary zrobić? Oczywiście najlepiej jest to zrobić z drewna. Także ja użyłem balsy. Wycinam docelowy pasek o takiej grubości, szerokości, który będzie mnie interesował. Tnę to na mniejsze kawałki. Biorę jakiś rylec, mogę robić to skalpelem. Zadrapuję całą powierzchnię tych moich legarów, tych moich belek z balsy. I następnie normalnym klejem do drewna takie właśnie belki przyklejam. No i tak właśnie prezentowałby się model, który zrobiłem do tego czasu. Jakie są plany odnośnie tego, odnośnie kończenia tego modelu? Myślałem o tym, żeby zrobić jeszcze jedną jakąś taką boczną wieżę. Oczywiście zrobię jakiś fajny daszek i też zrobię do tego mojego modelu. Zrobimy czterospadowy dach z dachówkami. To będzie bardzo dużo roboty, ale będzie wyglądało naprawdę fajnie, który będzie ściągany. Oczywiście wszystko będzie ładnie pomalowane, postarzane, zrobimy jakiś mech i na pewno, żeby nasze kosteczki z tej podstawy nie wysypywały się na stół, to będziemy musieli zrobić jakiś murek. I wszystkie właśnie małe detale, szczegóły, wszystko będzie ogarnięte w następnym filmie. Także na dzisiaj to by było wszystko. Miejmy nadzieję, do zobaczenia za 2 tygodnie, jak będziemy sobie to kończyć. Mam wielką nadzieję, że to naprawdę fajnie wyjdzie. A tymczasem dzięki i na razie. Uff, mam to już za sobą, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobały te wszystkie pudła, które tutaj dzisiaj wyjechały i oczywiście gry w nich. Dajcie koniecznie znać, zostawiajcie kciuki w górę. Zapraszam jutro na live'a ze spotka mocno kosmicznego, mam nadzieję. Oczywiście w niedzielę na Board News i zachęcam do aktywności. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to koniecznie to zrób, bo właśnie takie rzeczy jak dziś Cię wtedy nie ominą, mój drogi widzu. Dzięki serdeczne, miłego weekendu i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Sama plażówka jest w środku, musicie mi uwierzyć, ale nie będę już jej wyciągała, bo myślę, że zrobiłabym za dużo bałaganu, a tutaj pewna jakaś tajemnicza kopertka, załogantka, numer, podany numer. No i jest też, jak widzę, kot, od którego się to wszystko zaczęło. Swoją drogą trzymajcie kciuki mocno za mojego kociaka, który mi się trochę pochorował. Bardzo mi się to przyda, wierzcie mi.